Cześć. Zobaczcie, jakie piękne terrarium sobie sprawiłem. No nie powstrzymałem się. W niedzielę 10 września odbyła się giełda terrarystyczna w Poznaniu i po prostu był na niej Filip z Tropical Factory EU. No i nabyłem sobie takie właśnie terrarium. Filip miał tych terrariów dużo, były najprzeróżniejsze, każde w zasadzie inaczej urządzone, bo terraria są oczywiście urządzane przez niego, więc no, każde terrarium wygląda inaczej, są użyte inne rośliny. Ja wybrałem akurat to terrarium. Bardzo mi się spodobało ze względu na korzenie, no i rośliny, które w nim są. Terrarium ma wodospad oraz w komplecie było również oświetlenie LED-owe. Bardzo fajne, żywe kolory, mocne oświetlenie. Rośliny dają radę, zresztą tu widać, że jedna z roślin wypuściła nawet roślinę potomną, no bo te terraria już troszeczkę czasu u Filipa stały na regale. Ja lubię tego typu terraria, zawsze lubiłem je wykonywać, kiedyś hodowałem drzewołazy, natomiast w tej chwili zwyczajnie brakuje mi czasu na to. Na hodowli jest naprawdę bardzo dużo pracy, stąd też między innymi filmy pojawiają się rzadziej. Więc gdy nadarzyła się okazja, Filip był w Poznaniu, kupiłem od niego sobie takie terrarium. Co zamierzam do niego wpuścić? Zamierzam do niego wpuścić drzewołazy. W zasadzie one już są. Epipedowate z Antony, albo trikolor, to zależy. Zaraz wam je pokażę. Zobaczcie, tam sobie siedzi. Są 4 sztuki. Udało mi się kupić dorosłe 4 sztuki. Kolega pozbywał się takiego statka, więc długo się nie zastanawiałem i od niego odkupiłem. Tu powinien być widać, o, zobaczcie, jest krzek złożony, inny skrzek, gdzie już są widoczne kijanki, mam odłożony w pojemniczku, czekam aż kijanki wyjdą z osłonek. I plan jest taki, żeby te epipedobatesy z tej sami trafiły do tego terrarium. Ja je pewnie troszeczkę po swojemu przearanżuję. Aczkolwiek terrarium jest bardzo fajnie wykonane, na dnie jest trochę kory piniowej, torf, ja dołożyłem sobie tutaj taki mech, tutaj też coś posadziłem, zobaczymy, czy da radę. Troszeczkę na pewno to terrarium przearanżuję, bo ja wolę jednak, jak jest troszeczkę więcej wolnej przestrzeni, dam liście na dno, no i oczywiście wpuszczę ekipę czyszczącą w postaci stonów, prosionek, prosionków i skoczogonków. Terrarium w zasadzie jest kompletne, nie musiałem nic robić, podłączyłem jedną wtyczkę od wodospadu, drugą od oświetlenia i to jest wszystko, także jestem bardzo zadowolony, terrarium bardzo mi się podoba. Jakość wykonania naprawdę dobra, tu zobaczcie, boki, tył i góra są pomalowane farbą, także nie widać pianki, bo tło jest wykonane z pianki poliuretanowej, na to jest żywica i to jest przysypane włóknem kokosowym bądź torfem, także jest naprawdę solidnie wykonane, jest też przede wszystkim przemyślane, coś czego czasem brakuje w gotowych terrariach, ale Filipa znam, wiem jak duże doświadczenie ma w tworzeniu tego typu terrariów, dlatego właśnie od niego je nabyłem. Słuchajcie, w następnym filmie pokażę wam, jak troszeczkę przearanżowuję to terrarium, dodaję trochę smaczków, czyli tak zwany detailing. Wpuścimy epipedobatesy, ekipę sprzątającą i zobaczycie, jak to wszystko pięknie się prezentuje. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące samego terrarium drzewołazów, bądź też inne pytania, zapraszam oczywiście do komentowania. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia wkrótce. Jeśli film wam się podobał, łapka w górę. Zapraszam oczywiście również do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pozdrawiam, cześć!